zapytać Niemy. Więc mam ci opowiedzieć historię mojego życia. Dobrze? Chętnie opowiem wszystko. Mam ciało i krew. Ale nie jestem człowiekiem. I to już od 200 lat. Ekranizacja powieści Anne Rice, reżyserii Nila Jordan. Jestem odpowiedzią na twoje modlitwy. Życie nie ma już dla ciebie znaczenia. Nazywał się Lustra. Gdybyś mógł zacząć od nowa, gdybym odebrał ci ból i dał nowe życie, lepsze niż umiesz sobie wyobrazić. Widzę cię, jak leżysz w jedwabiach. Wybrał pewnego człowieka i obdarzył go nieskończoną mocą, wiecznym życiem i wiecznie młodą córką. To jedyne prawdziwe zło. A potem odebrał mu szczęście. Jesteś wampirem. Nie wiedziałeś, czym jest życie, póki nie poczułeś jego smaku w ustach. Nie zniosę tego dłużej. To ty uczyniłeś nas tym, czym jesteśmy. Bóg zabija, nie wybierając ofiar. My też. Skazałeś mnie na piekło. Jesteś potworem. Jedna szczęśliwa rodzina. Zabij ją. Zakończ swoje i jej cierpienia. Przecież jesteś mordercą. Chcę więcej. Tom Cruise. Brad Pitt. Steven Ray. Antonio Banderas. Kirsten Dunst. I Christian Slater. Interview. W filmie Wywiad z Vampirem. Co tata ma na szyi? Krawat. Tata dostanie awans. To miał być najważniejszy dzień w zawodowym życiu Toma Sandersa. To jest guzik. Nowym wiceprezesem będzie Meredith Johnson. Nic o niej nie wiesz. Wiem, coś nas łączyło. Teraz cała jego przyszłość. Nie chcesz dla mnie pracować? I co teraz robisz? Dostosuję się jak zwykle. Oby tylko nie było gorzej. Leży w rękach. Mam rodzinę. Dlatego ci ufam. Masz więcej do stracenia niż ja. Dawnej ukochanej. Czekaj, Mredy. Nikt się nie dowie. Nikomu nie stanie się krzywda. Na podstawie powieści Michaela Crichtona. Nie możesz odejść. Nie chcę tego. Podobno napastował ją pan seksualnie. To ona napastowała mnie. Wracaj i dokończ to zacząłeś, albo będzie po tobie, słyszysz? Czy on jest dość bystry, żeby zrozumieć, że nie ma wyboru? Mogę ją oskarżyć o napastowanie seksualne? To niebezpieczna gra. Chodzi pan? Nikomu nie ufaj, przyjaciel. Nie odważy się. Nie mów, że się mnie boisz. Film Barry'ego Levinsona. Wrobili mnie. On już nie ma nic do stracenia. Jeszcze nikt nie powiedział żonie. Jak mogłeś mi to zrobić? Co nas skłócić, odebrać mi pracę i rodzinę? Siedzimy na bombie, która może wybuchnąć w każdej chwili. Już mieli połknąć miliony dolarów i zaczęli się dławić. Biedaku, nie wiesz, w co się pakujesz. Jak zwykle. Zobaczymy. Disclosure.